Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden wątek sprawy Iwony Wieczorek, o którym mówi się ciszej albo w ogóle. To patrol policji poruszający się deptakiem. Został on uchwycony przez monitoring w Jelitkowie 12 minut po tym, jak kamerę rejestruje tam przechodzącą dziewczynę. Do informacji publicznej podano jedynie szczątkowe informacje w tej kwestii. Tymczasem wspomniany patrol i poruszający się nim funkcjonariusze mogą mieć związek z zaginięciem nastolatki. Dlaczego tak uważam? Uważam tak, ponieważ trasa, którą pokonywali 17 lipca 2010 roku, od momentu, kiedy rejestruje ich kamera o 20:63 o godzinie 4:24, była zbieżna z poruszaniem się dziewczyny, jak też jest wysoce prawdopodobne, miała swój punkt styczny z ekipą sprzątającą. Patrol policji nie jest widoczny na kamerze MOLO w Brzeźnie. Zatem można przyjąć, że policja poruszała się deptakiem tylko do pewnego momentu. Następnie skręciła w którąś z tych alejek w parku Reagana, która to pozostaje poza zasięgiem kamery. Idąc dalej tym tokiem myślenia, można byłoby pozwolić sobie na założenie, że patrol policji, podobnie jak poruszająca się deptakiem śmieciara, skręca w tą samą co ona alejkę. Nie należy wykluczyć, że oba pojazdy poruszające się obok siebie miały ze sobą styczność, jednocześnie mając styczność również z zaginioną Iwoną Wieczorek. Ponadto interesującym i bardzo niepokojącym dla mnie jako biernego obserwatora doniesień medialnych jest fakt, że komendant policji w Gdańsku udzielił tydzień po zaginięciu nastolatki wywiadu, co bynajmniej nie byłoby dziwne, gdyby nie to, że zrobił to z widocznym zasinieniem oczodołu oka lewego. Kolejną interesującą kwestią jest, że 2 lutego 2011 roku w portalu Dziennik Bałtycki ukazał się artykuł o przejściu tegoż funkcjonariusza na emeryturę z przyczyn takich, jak podaje źródło. Zostawię link, doczytacie. Czynności są prowadzone poszukiwawcze, tak zwanym grzebieniem wąskim. Udział w nich bierze przedstawiciel, znaczy WOP-owcy, bierze policja, bierzą strażnicy gminni, bierze straż pożarna i teraz się włącza centrum PCK z psami do poszukiwania zwłok, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. I my po prostu nie mamy czasu odnosić się do komentarzy, które padły na forum medialnym. Policja prowadzi czynności nie po omacku. Jeżeli ktoś prowadzi po omacku czynności, to proszę ma też takie prawo. Policja ma czynności podporządkowane planowi, który został przeze mnie zatwierdzony. Jest zapoznany komendant wojewódzki, który osobiście nadzoruje tą sprawę i to są moi przełożeni, więc uważam, że czynności, które zostały zaplanowane, są prawidłowo i trafnie zrobione, znaczy zaplanowane. Dzisiaj są one realizowane, krok po kroku. Dlatego mówię, policja nie podchodzi do każdej czynności hektycznie, czyli nie, że ten malutki sektor, za chwilę przeskakujemy tu. Idziemy, jak Państwo widzicie, krok po kroku do przodu. Jeżeli są informacje, że zaginiona osoba była po prawej stronie, my te informacje mamy. My mamy informacje z Polski, mamy informacje z Gdańska, z Gdyni, ale ja powiem tak, my jesteśmy krok dalej od innych służb, które nawet, czy osób, które chcą nam pomóc, bo wiemy, jakie informacje do nas docierają, mamy koordynatora wyznaczonego. Znajdujemy wiele, wiele śladów. Z nami biorą udział osoby najbliższe zaginionej, które są nam niezbędne. Dlaczego? Bo tutaj koleżanki dwie, które przy ujawnieniu różnego rodzaju odzieży, bo przecież w tym parku jest odzież, to od razu je prosimy o to potwierdzenie, czy nie należy to do zaginionej, czy ta rzecz nie należy do zaginionej. Ja przypomnę jedną rzecz. My wczoraj już żeśmy ten park przeczesali. Dzisiaj jesteśmy po raz drugi. Są płetwonurkowie,
czyli każde miejsce, każdy kwadrat jest sprawdzany. I tu dlaczego akurat to, bo za chwilę padnie pytanie. Jest to na drodze planowanego dojścia zaginionej osoby od Sopotu. Czyli jeżeli nawet tak na zdrowy rozsądek, jeżeli jesteśmy tu, to znaczy, że tam jest wszystko wykonane, przynajmniej z naszej strony dobrze, ja tak uważam. I zakończyłem czynności na razie w Sopocie, jeżeli chodzi o tego typu trawalierą. Natomiast nie wykluczam, że są dalej prowadzone czynności operacyjne. I dopiero jak będą zakończone czynności operacyjne, będę mógł się z Państwem podzielić. Nie chciałbym dzisiaj ujawniać wielu szczegółów i wątków, które policja przyjęła, z tego względu, żeby do nas nie spływały informacje jakby konfabulowane, wyprzedzające, ale nietrafne. Czynności zostały podjęte od razu po zgłoszeniu. To nie można tak powiedzieć, bo to jest nietrafny zarzut do policji. Tutaj nie zgodzę się z nim. Czynności zostały podjęte natychmiast, o których Państwu też nie mogę na chwilę obecną powiedzieć dla dobra tej sprawy. I one są cały czas kontynuowane. One są rozwijane i one będą dalej kontynuowane.